Elo, elo, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blady. Dzisiaj zajmiemy się ponownie CS-owymi misjami naszego dodatku Bloodhound i dzisiaj pobawimy się Desert Eaglem. Ostrzegam, że jako że jestem słabym graczem, Desert Eagle też nie jest moją mocną stroną, więc będę jebał. No ale jako że chcę wykonać tę misję, to do niej podejdziemy. Let's see if you have the discipline to learn what Lieutenant Sabri couldn't. Not all precision instruments come with a scope. In the right hands, a Desert Eagle is still effective at long range, and is a fraction of the cost of an AWP. And as you know, early success can shape the rest of the battle. No dobra, rozegrajmy misję. W ogóle, ogólnie mało się expa dostaje za taką zwykłą rozgrywkę, za misję dostaje się więcej, ale pamiętam, że w pierwsze dni jak wyszła operacja, to wtedy kurwa jak ten exp leciał. Szkoda, że wtedy tak mało zagrałem, bo wtedy naprawdę po prostu exp leciał z taką prędkością te dwa pierwsze mecze. Ja nie wiem, czy to był błąd, czy to był właśnie ten jakiś, to chyba bonus był weekly za to, że ten, że pierwsze dni kupiłem ten i wtedy tak exp leciał, wtedy można było nabić bardzo duży poziom. No ale wtedy nie grałem, w sensie mało ustanowczo zagrałem i mało dostałem tego expa. Dobra, rozegrajmy ten poziom. To tak, Desert Eagle i to na Daście 2. No, powiedziałbym, że robota raczej ciężka, gdyż nie, średnio strzelam z Desert Eagle'a, naprawdę nie lubię bardzo tej broni i po prostu jestem z niej słaby, więc ogólnie to będzie dla mnie lekka męczarnia. Będziecie mogli popatrzeć jak lamić, jak chcecie możecie mi dać rady. Ale ogólnie rzecz biorąc, będę miał przejebane. Postaram się skupić i użyć swojej mocy, ale coś czuję, że to może nie być takie proste. Dawaj Bloody, dasz radę, bądź kurwa najlepszy, jesteś zabójcą. Zabójcą jestem. Boże, cicho tam, nie mam. No dobra, na szczęście na DAS 2 zmienia, więc całe szczęście jest wszystko ok. No i będziemy zaczynać poważną rozgrywkę. Which pistol? Może ja muszę chyba go wyciszyć. Dobra. Poczekaj, nie to! Gdzie to jest? Pistolet. O, jest. No dobra, zaczynamy prawdziwą rozwalkę. Desert Eagle. Czyli kurwa, rzecz biorąc, broń, z której fajnie byłoby dobrze strzelać, ale jak wiemy. A tu ci a ten za WP. Boże, ktoś śmie mi przerywać. Ciszej tam, dobra? Ja tu se teraz ten, zabijam z tego gówna. Tam się czai. Dobra, podejdziemy do niego. Zaraz mi plecy ktoś zrobi. Nie, no nie, wierzarygodne! Nigdy nie zabijam nikogo z tej broni! Nigdy! Nigdy! Broń, z której nie potrafię totalnie strzelać. Jak nubić, to na maksa. Nie no kurde, no nie, aż mi się wierzyć nie chce. Bliad, no ubił już na chuj. On żyły. Zadałem mu dużo obrażeń tym jednym strzałem, ale niestety to nie za dużo dało. Chicken picken, blać. Widzicie, że ja nie mogę trafić po prostu w nikogo. Dlatego dla mnie ta misja będzie, to jest Mission Impossible. Patrzcie, że zabiłem jedną pierwszą osobę, praktycznie teraz zabiłem. I nie mogę, jeszcze tutaj dużo osób zabija na duże odległości. A Desert Eagle, nie wiem, no wydaje mi się bardziej taką bronią blisko bliską, co nie na bliski dystans. O proszę, jaka niespodzianka. Co nie, jaka niespodzianka. No. Och! Dwóch załatwionych. Dobrze. Ale widać, że będę się długo, to będzie bardzo długie robienie misji. No ale jak tak powiem, jestem nobem. O proszę, kolejnego zabiłem. O proszę, kolejnego. No i niestety tu już ten, może polubię w sumie tego Desert Eagle'a, może on nie jest wcale taki zły jednak. Muszę go ogarnąć, dobra, zaraz go ogarniemy i zaraz będzie mistrzem Desert Eagle'a. Och, zabiłeś mi go.
a chciałem dobić. Tak, zjebałem. Boże, przestańcie się odzywać, kiedy ja tutaj gram sobie profesjonalnie. Dobra, pykło. No i niestety zabił mi. Ach, to jest pistoleciku. Tutaj dużo osób gra z tymi takimi drobnymi pistolecikami. Oczywiście osobiście wolę, że tak wyszłoby łatwiej. A 60 kili muszę z tego gówna zrobić. Ja pierdolę, no jakim to cudem. Dobra, to są ci. Co tu się dzieje? Tam jest, tam jest, tam jest. Patrz, nie zabiłem go, ale tam ich naspamowało, ale bym mógł zrobić siekę niezłą. Idę tam do nich. Aaaa, kurwa! I zabił ten, nie, ale chamstwo. Mang, headshot. Ja nie mam takiej, nie potrafię jeszcze nacelowywać na tą głowę, co nie? Dlatego często nie trafię, często jebie. A wiecie, to jest jednak... Boże, muszę go wyciszyć, no nie mogę po prostu, nie wytrzymam. Na szczęście nikt mnie nie zabił w czasie wyciszania i tutaj widzimy, że mój już jakiś rozpierdol robi. Nie, nie ma rozpierdolu? Tutaj jest jakiś rozpierdol? Halo? Halo? A to Rambo. Rambo jebany. Nie sprawdziłem miejscówek, na Hama tam wbiłem. Kurwa, co za szmat. Ej, no dajcie mi kogoś zabić. Dobra. Ach, ten się zrespił, przeładowywałem, może niepotrzebnie w sumie. W sumie nie. Dwa strzały z Deagla, no nie, Deezer okazuje się. No teraz w ogóle nie patrzyłem na jak w tą stronę. Okazuje się, że ten Deezer Eagle nie jest taki zły. Jeśli ogólnie ogarniasz go, to nie można strzelać z Deezera za szybko, bo jak zrobisz serię, to jasne, że nikogo nie trafisz. A jak tak strzelasz sobie? Ach, teraz kurde. On się długo się... No wystaw się. Patrz, stałem w miejscu i mnie nie trafił, co nie? Że nadasz. Ile ja mogę stoję w miejscu i ludzie we mnie nie trafiają? No to jest moim zdaniem pana paranoja. A to, że w nich nie trafią, no to inna sprawa, no ale ja jestem... Kurde, no szmacik. No i ten dask... Jej, no za WP kampią, no to co się dziwisz? No jak to zrobił? Przecież nawet w tą stronę nie patrzył. No i znowu zajebano mi fraga. I tak mam ciężkość, żeby cokolwiek tu... Kurde, to będzie chyba dwupartowe robienie misji. Coś czuję. Naprawdę, ja będę Deezer Eaglem to chyba przez wieki strzelać. Nie wiem co to było. Dobra. Po co ja przeładuję tak szybko? Ach, niepotrzebnie! Nie mogę tak przeładowywać, za szybko przeładowuję bardzo często. O, dobra, niespodzianka. Ale czasami trzeba. O kurwa. No chillesz mu, 94 mu zadałem. I on jeszcze przeżył. O, teraz zjebałem. Teraz zjebałem na pełnej linii. Czasami też nie warto ile? 17 mam zabójstw? Dobrze, to nie tak źle. To może jednak 3 rundki i dara pyknie.
Pyknęło! Ach, już nie! 19, 23. Ale co to za dziwny dźwięk był? Jakbym robił kurwa coś niesamowitego. A zajebał go z noża, udało mu się. Chciałem mu fraga zarąbać i nie pykło. No dawaj, wychyl się. O, ten to Twitch, ten to kurde, takie heady wali. Że aż dziwne, co nie? Tutaj gdzieś był i go nie ma. 4 sekundy jeszcze mam. Dobra, spierdalam. Dobra, skończyła mi się amunicja. Nie, niefortunnym momencie. Idźmy dalej. Piękny headshot. Słyszałem respawn. Wbijamy! Ręce do góry? Ręce do góry? Ręce do góry! Yeah! Niespodzianka, motherfucker! O, tam jesteś. Kurde, a tak blisko, żeby go zarąbać, co nie? Tyle życia już przejebane. Kurde, znowu, co nie? Że tak mało, mało brakowane, 25? Kaczadami są takie sytuacje, że po prostu nie mogę. Staram się w tego głowę strzelić, ale ja mówię, może mówię, to też wynika też troszeczkę z tej mojej myszki, że powinienem sobie kupić ogólnie lepszą myszkę, taką myszkę, której nie byłoby tak ciężko strzelać tych headshotcików, co nie? Bo aktualnie moja myszka to jest trochę słaba. 25 fragów na rundę, czyli można założyć, że w 3 rundach powinienem to zrobić. Dawaj, jeszcze jednego fraga, jest, jeszcze jeden frag się zrobił i 26. Jeszcze na jak 2 fragi na końcu. 27 na tego, na rundę. No w 2 rundkach byłoby naprawdę ciężko, muszę przyznać. To nie jest łatwa sprawa, więc w 2 rundkach może być naprawdę ciężko. No dobra. To co? To co? Dawaj Dusta, tak? Daścika, jeszcze raz Daścika, no. Daścika, bo chcemy zrobić misję. Więc dajemy Daścika. O, Daścik, widzimy, że wygra, więc jest naprawdę elegancko. 27. Pomału, powiem wam, nie szło mi nigdy z Digla, ale pomału zaczynał go ogarniać. W sensie trzeba tak na spokojnie, wiecie, bez spiny. I wtedy jest super. Wtedy się tak jeb, z Digelka. I powiem ci, że te fragi, powiem wam, że fragi faktycznie wchodzą. Zapewne za kury na pewno nie ma fragu. Pamiętam, że tylko z tego skołta jak się skakało, to naprawdę za skołta jak się strzelało. Naprawdę za kury były fragi, kolega mi potem powiedział. Dobra, weźmy ten. Weźmy pistolet. Tutaj tak raczej nie jest. Możemy sobie dla próby zabić jedną kurę i zobaczyć, czy jest jakiś ten. Znowu się zaczyna, znowu jakieś gówno. Dobra, weźmy sobie pistolet na spokojnie. Jep, headshotcik na powitanie. Czyli już mamy pierwszy headshotcik. Drugie zabójstwo. Zdigelka. Na Zdigla to trzeba strzelać jednak tak spokojnie, co nie? Trzecie zabójstwo, dobijam na razie, dobijam ludzi. Nie żeby mi się to nie podobało. Taka sprawa rzeczy ma swoje plusy. Uff, ale mnie zaskoczył troszeczkę. Na razie jestem na odziwo na dużym prowadzeniu. Po prostu fart początkując. Początku, co nie? Dobra, teraz się schowajmy, bo widzimy, że niestety nie pyknie. O kurwa, idę się schować. No i jebnął mnie w końcu! Ale 7 fragów za ładny ten.
Aż mi się smutno robi w takim momencie, co nie? Dobra, o, za dużo ich tam. Dużo, dużo ludzi też strzela z digla. To może jednak ułatwić sprawę, bo dużo ludzi nie umie strzelać z digla. Co nie? Więc może to jednak ułatwić sprawę po części. No ale to się za chwilę okaże, co nie? No ten sobie lepiej poradził teraz. Tu czysto. No i tu za WP się też bawią. O, chodź, wychyl się. Dobra, trafiony i to tak ładnie, kurwa. O kurwa, on ma WP. Mnie dobijał. Aaaa! Dobiłem. Ledwo, ledwo, ale ubykło. Ach, niestety miałem mało życia, a tutaj go jeszcze trzeba podkreślić to, że ja ani razu go nie trafiłem, co nie? Dobra, to piękne strzały, dwa strzały z digla. Gościu leży. Czasami, nie, muszę przyznać, że kurde, spoko nawet broń okazuje się, wiecie? Wcześniej z niej nie używałem, bo nigdy nie strzelałem z niej dobrze, a teraz się okazuje, że ten digl to nie jest wcale taki zły, na jakiego wygląda. O, ale się teraz zlamiłem, bo popatrzyłem na mapę i muszę bardziej patrzeć na grę, mniej na mapę. Och! No niestety miałem bardzo mało życia, co nie? Ale myślałem, że może mu headshota trafię. Nie trafiłem. Co się kurde tu dzieje?! Co to było? Dlaczego takie piękne... Dwóch już mogłem mieć teraz. I nie. I nie będę miał. Muszę uspokoić się. No i nie mogę po prostu, co jest z tym diglem? On jest tak po prostu mało celną bronią. Ja nie wiem, w jakich odstępach z niego z tego digla skakać, co nie? W jakich odstępach z niego strzelać? No i to jest bardzo irytujące. Dobra, pykło. No jak dwóch pykło za jednym ogniem. No i ten nie pykło, nie pyknął, już te kolejnego nie pykło. Kurde! Dobra, jednego przynajmniej załatwiliśmy, przynajmniej jednego załatwiliśmy. Co on robi? Kurde, denerwuje mnie, stoję w miejscu, nie trafiam. No ale tego Joliego załatwiłem, który chciał mi kosę wbić ewidentnie. Duży fart, że to pykło, co nie? Bo wszystko wskazywało na to, że pyknąć nie pyknie. Na dużej odległości to wymaga to takiego, wiecie, spokoju w chuj. A ja taki spokojny to już nie jestem. Dobra, pobiegaj mi sobie chwilę, ładne, ile nam brakuje? 14 fragów nam brakuje. Jest to do wykonania jeszcze w tej rundzie, ale musiałbym mieć dużego farta. Expert, dostałem też osiągnięcie. Za Expert Desert Eagle. Więc wow, w końcu. Ja nie strzelałem, czyli zabiłem tam ile? 200, 250 jak mnie mam. Och, teraz to w ogóle coś się bałem. Jeszcze 11 fragów. Jest to do wykonania w tej rundzie, ale prawdopodobnie mi się nie uda. A, tam jest. Zabijesz go?
kurde, wiedziałem, że ma tego Diesel Eagle, ale i tak wolałem zaryzykować. Dawaj, musimy się skupić. Dobra. To jest jakiś rozpierdol. Kurde, zabił mnie jego. A, zabiłem go, jest! Ach, tego nie zauważyłem. Byłem zajęty skupieniem na Afkera. Uff, nareszcie, już się bałem, że mnie zabije. Piękny headshot. Zajebałeś mi go. Z takiej odległości? No mogło mu się teoretycznie udać, co nie? I to chyba jeszcze przy... ale zjebałem. Mogłem się nie ruszać. Uff. Kurde. Ten Z1 denerwuje mnie. On takie wali po prostu z tego shotguna. No niestety, czas się pomału kończy. Jak widzicie, pod koniec jest zawsze spina, więc ja już nie mogę, już po prostu nie trafię, już nie zabijam ludzi, nie mogę nikogo spotkać. No, wszystko po to, żebym po prostu na pewno nie zrobił tego w tej rundzie. Ta runda była całkiem ładna, ale niestety... O, teraz jak zdojebałem, że to się w głowie nie mieści, moja wina. No trudno. Pytanie zasadnicze, gdzie są wszyscy, co nie? Niestety nie ja. I jeszcze plecy. Zabiłem go. No i tego już nie. No come on, dawać mi wyskakiwać. Nie, 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 czemu? Och, kurde, respi się szybko. Dawaj, muszę go zabić. Come on, dawaj, dawaj mi jeszcze jednego! Come on! Jest! Jest w ostatnim momencie! Uhu! Zrobiłem to w dwóch rundach. I wypadło mi coś? A nie, bo to za level się zwa. Ale wykonałem misję. Uff. Super, dobra. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą misję. Jak sami widzieliście, zabawa była naprawdę przednia. I wykonałem tą misję. Kolejna misja z Diesel Eaglem została wykonana, nie było najgorzej, myślałem, że będzie gorzej. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków z misji. No i siemaneczko!